Witam wszystkich bardzo serdecznie po krótkim wciśnięciu 2 F9 w następnym odcinku Zagrajmy w NKLF. Jestem John Garrett, a to będzie misja zabicia Mordessy. Najśmieszniejsze jest to, że ona zawsze ginie po dwóch stronach. Po stronie światła ginie, po stronie mroku ginie. Dlaczego? Chyba jej naprawdę nikt nie lubi. Nie wiem. Naprawdę. Ja do niej nic szczerze mówiąc nie mam, ale jeśli ma zginąć, to niech ginie. Jest chyba najlepsza robota życia po prostu. Dźwięki zmiany strzał też są naprawdę głośne. Dobra, to chyba... Zostawimy to asasynce, niech ona zabije ją. Jak sama dała ten o. Dobrze chroniona kryjówka w Morzu Smutku, gdzie Mordessa prawdopodobnie chowa się, bo na pewno nie jest ten, w Cytadeli Arkmur i tak dalej, i tak dalej. I czy będzie się po prostu spodziewała zemsty? No, asasynka została przecież wysłana na tę misję, ażeby zamordować zdrajczynię. Tak zazwyczaj się robiło ze zdrajcami. Wysyłało się asasynów, którzy niepostrzeżenie znajdowali się za plecami, a później kończyli swoją misję. No nie radziłbym też odpływać jak to zazwyczaj w takich tych, ale można też sobie podskoczyć parę razy. Raz, dwa, trzy. Lecimy. Pamiętam, że gdzieś tutaj jak się chodziło po tych lodowych tych, można było coś znaleźć i chyba to było gdzieś tu. Mnie tam to nie zbawi parę raptem minut, czy tam sekund nawet. Pójdę sobie tutaj, a zdobędę pieniążki i od razu lepiej. Chyba to był ten diament. Jeśli dobrze pamiętam oczywiście. No chyba musi. No jest, nadal. Cały czas. Dobrze. No, 250. No to już 200 za jeden diament i 50 za jeden. Zaraz. Rubin czerwony, szmaragd zielony, niebieski, szafir. Dobrze. Jeszcze pamiętam to. Nie wiem po co mi to, ale skoro pamiętam. Ale ukrycie, naprawdę. Dobra, wejdź pod wodę. Kobieto. Dobrze, że tutaj nie ma żadnego wskaźnika, ile masz tlenu, bo jeszcze byś się utopił przez takie fajne strzały. Dobra. Zaraz się zacznie. Oni nie lubią gości. Jak nie będą strzelać do mnie z tych eksplodujących... Nie ma co po prostu tutaj stać w miejscu i czekać na ostrzał. To jest najgorsza rzecz, którą moglibyście zrobić. Najlepiej moim zdaniem jest obejść albo tutaj, bo nie pamiętam, czy coś tutaj było, czy nie. Później jest tam wejście po prostu frontalne, wchodzimy i niszczymy i zabijamy. Crush, kill, destroy, tak zwane. Bo tutaj się ześlizgnę, jeśli to podejdę dalej, czy tam ześliznę raczej poprawnie. Tutaj są zdrajcy. Znaczy nie tyle co zdrajcy, co słudzy Mordessy. Chciałem powiedzieć tutaj. Nieważne. To są słudzy Mordessy, którzy są praktycznie jej oddani i chcieli też zdradzić i zabić Vatara, który jest naszym głównym przełożonym bogiem, whatever. No i tutaj będzie taki też sekretny pokój, którędy oczywiście tędy nie wejdę, a chcę spróbować tam sobie doskoczyć. Dam radę, dam. No i warto było, kolejny szafir. Co tam, poskaczesz, poskaczesz, marnujesz trochę czasu, ale profity są z tego, nie? Zam się osobiście uśmiecha taki pomysł. No, dobra. Czym by cię tu skończyć, chłopie? Kusza. Logiczny bełt. Jak na orków jesteście dosyć mało kumaci. Te bełty są naprawdę fajne. Ale mimo wszystko pocisnę jeszcze z podstawowego łuku z full strzałami. Bo z niego to daje się taką po prostu... Daje frajdę strzelanie z tego, bo taka po prostu masakra się dzieje. Taki grad strzał leci, a oni wiedzą, że nie mają jak przeżyć. No. Pieniążki jak zwykle trzyma w takich niestrzeżonych miejscach. A raczej strzeżonych, ale bardzo kiepsko. Opa, 316 razy X. Tutaj pewnie jest zablokowane wejście. I tutaj będzie główna walka z Mordą. A ja już się jeszcze na Mordor Mordessy nie rzucam. Zamknij swoją Mordessę, hehehe. Mordeczka. Mordzia. No. Ładnie było strzelać do mnie z tej gównianej balistokuszy. Chryste, umieracie. Dobra. I teraz, jeśli dobrze pamiętam, trzeba było przejść po jakimś takim tym, żeby dostać się tam na górę, po takim... Gzyms, fajne słowo swoją drogą, jak to mówił Turbowin. I po prostu tam dalej się nie idzie, ja tylko sobie tak sprawdzam, bo lubię chodzić po gzymsach, fajne słowo swoją drogą. Skaczemy tu, przewraca się to, pieniążki. Nie wiem za co, ale pieniążki. Ładujemy się. Pijemy, żeby mieć pełne HP, bez ryzyka nie ma zabawy, jest ryzyko, jest śmierć. Dobra, no to wchodzimy. Witam. No, jak cię znalazłem? Musimy spotkać swoje przeznaczenie, czyli zabić Mordessę.
Do diabła, nie mogę jej trafić. Pojedynczymi strzałami mogę ją trafić i zadać sporo damage'a. O. No, twój ukochany cię zdradził. A mi się wydaje, że to było trochę inaczej w fabule, bo ty zdradzałeś, jeśli bym poszedł dzisiaj do portalu, byś mnie zabiła, więc... On cię nie zdradził, po prostu ubronił swojej dupy. No chyba, że mam jakąś lukę fabularną i to wyglądało zupełnie inaczej, a z mojej perspektywy wszystko wygląda, jakby to była jej wina. Dobra, ładnie. Full tego, otwieramy ten i wracamy. Misja udana, krótki odcinek, jak asasyn po prostu. I nikt mnie praktycznie nie mógł powstrzymać. Ale ta misja jest naprawdę fajna, mi się podobają właśnie takie te małe, praktycznie zabudowane, ewentualnie w ten sposób misje byłyby fajne. Jakby robili jeszcze w formie jakiejś DLC czy czegokolwiek, to by naprawdę było już ciekawe. Po prostu sobie wchodzisz na taką ten, napadasz na takie coś. Dobra, powiem to w mądry sposób. Przypływasz na małe wysepki, znajdujesz małe cytadele, w których może być boss, zabijasz ich, pieniążki i takie właśnie dodatkowe misje byłyby fajne, a nie zabij ileś tam przeciwników na, nie wiem, 15. O, mission complete, znalazłem ten i Selenheim. I to już 13. misja z tego co pamiętam, jest już ostatnią misją w tej grze. Więc Vatar nas po prostu oczywiście pochwali i że trzeba zadać im ostatni cios i upieprzyć ich. Więc... do zobaczenia w ostatnim odcinku, zagrajmy w Enclave. Uuu, czuję emocje.